Cześć, dzień dobry, witajcie w moim książkowym świecie. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem. Jakoś mam dzisiaj ochotę na czytanie. W ostatnim czasie nie czytałam za dużo. Dopiero w tym tygodniu jakoś tak się, wiecie, odrodziło moje czytanie, bo do tej pory w marcu przeczytałam chyba żadną książkę. I w tym tygodniu chyba przeczytałam trzy. Nie, dobra, przeczytałam do tej pory jedną książkę w marcu i wczoraj i przedwczoraj przeczytałam też po jednej, także już mam trzy książki w marcu. Niezbyt dobrze, ale jeszcze nie koniec marca, jeszcze mogę to nadrobić. I jeśli chodzi o książki, jakie planuję teraz czytać, to Lolita, ja tutaj po prostu męczę od miesiąca, chyba nawet ponad. Jestem, no, za połową, to jest 200 strona dokładnie. I jakoś tak, nie wiem, no, nie idzie mi za bardzo, także może mi się uda coś tam poczytać. Jeszcze oprócz tego w audiobooku zaczęłam dzisiaj słuchać Wojny Makowej. Jestem strasznie ciekawa, znaczy byłam strasznie ciekawa tej serii, natomiast bałam się, że ona mi się nie spodoba, więc nie chciałam jej kupować. No teraz zobaczyłam, że na Storytelu właśnie jest audiobook i zaczęłam go słuchać. Przesłuchałam dosłownie chyba godzinę tylko. Jak na razie mi się podoba. Nie planuję raczej całego słuchać w audiobooku, bo jest strasznie długi ten audiobook. Oczywiście książka też jest gruba, ale wiecie, po prostu książkę przeczytam szybciej niż przesłucham audiobook, więc przy takich grubych książkach to wolę czytać. Także jeszcze trochę przesłucham, żeby się upewnić, czy mi się podoba, czy nie, i wtedy ewentualnie sobie kupię. No ale jakby główną książką, na której dzisiaj chcę się skupić, to jest A Court of Silver Flames, czyli czwarta część Dworu w Sarah J. Maas. Ja tak na tą książkę czekałam, bo zamówiłam ją jakoś dzień po premierze tam za granicą i czekałam na nią, nie wiem, może ze 3 tygodnie. A jak już do mnie doszła, to jakoś tak ją odłożyłam na półkę i nawet jej nie zaczęłam, także dzisiaj planuję to zrobić. Trochę mnie przeraża, jest naprawdę gruba, w dodatku, no, po angielsku, wiadomo, także mam nadzieję, że jakoś dam radę to przeczytać, bo w sumie za dużo książek po angielsku to ja nie przeczytałam, a już na pewno nie było takiej sytuacji, żebym czytała jakąś książkę po angielsku, której nie znam, bo ja tam, wiecie, czytałam Harego czy jakieś inne moje ulubione książki, natomiast takiej jakiejś nowości to jeszcze się tak nie zdarzyło. Zazwyczaj czekam grzecznie na polskie premiery. A propos, to premiera tego ma być w czerwcu, z tego co wiem, także już niedługo, no ale wiecie, wydałam na tą książkę trochę, także chcę ją przeczytać teraz po angielsku, zanim wyjdzie po polsku, a wtedy jak wyjdzie, to przeczytam też po polsku. Także co? No, nie mogę się doczekać, ale z drugiej strony się trochę boję, ale już po prostu nie ma co zwlekać i dzisiaj się tym zajmę. Nie będę w sumie za dużo Wam o tej książce mówić, jeśli chodzi o jakąś jej fabułę i tak dalej, bo no nie da się tutaj powiedzieć nic bez spoilerowania poprzednich czterech części, także będę Wam tylko mówić, jak mi się podoba, jak mi się czyta, czy daje radę i tak dalej. No, naprawdę, dobra, jestem ciekawa, już nie będę gadać, tylko po prostu idę do łóżka, bo tam zawsze czytam i czytam. Jest godzina 2 w nocy, a ja czytam cały czas. Znaczy, może nie tak, żeby z przerwy, bo coś tam w międzyczasie robiłam, ale tak. Bardzo mi się podoba. Znaczy, jakby to chyba było oczywiste, że to mi się spodoba, bo to jednak uwielbiam tą serię, więc jakby nie ma tutaj zaskoczenia. Jestem co prawda dopiero na 200 stronie, więc jakoś mam wrażenie, że strasznie powoli mi idzie. Ale to fajnie, bo jeszcze bardzo dużo przede mną. Jak widzicie, już tutaj kilka fajnych fragmentów się znalazło, które sobie zaznaczyłam, więc no co, naprawdę, chętnie bym jeszcze teraz czytała, ale jestem już trochę zmęczona, także zostawię to sobie na jutro. I co, jeśli chodzi o ten angielski,
znaczy czy jakby nie jest to dla mnie problem, to nie. Zdarzyły się dosłownie może 2-3 słowa takie dość znaczące, których nie rozumiałam, to sobie sprawdziłam. I jedno z tych słów to było jakby zapach, ale to było takie dziwne słowo, jakieś na S. Nie pamiętam. No, tak poza tym, no to czyta mi się całkiem w porządku. No, poza tym, że jakoś mam wrażenie, że czytam dużo, dużo wolniej niż po polsku. Bo przeczytanie 200 stron w, no nie wiem ile godzin dokładnie minęło, bo tak jak mówiłam, miałam jakieś przerwy, ale naprawdę czytam dobre kilka godzin, więc no wydaje mi się, że gdybym czytała po polsku, to może nie przeczytałabym całej tej książki, ale na pewno przynajmniej dwa razy więcej, także no cóż, ale jakby i tak się cieszę, że dobrze mi idzie, także ten angielski tutaj w ogóle nie jest problemem. A jeśli chodzi o jakby tematykę książki, jakby to jak mi się podoba, no to tak jak mówiłam, podoba mi się bardzo. I no nie powiedziałabym, że najbardziej ze wszystkich części, bo nie ma tutaj już mojego ulubionego wątku, który był w pierwszych trzech tomach, jakby on już jest jakby powiedzmy, że zakończony i tutaj już nie gra takiej roli, ale pojawił się kolejny, który bardzo mi się podoba, więc zobaczymy, może jak się rozwinie, to nawet spodoba mi się bardziej. No ale to się okaże, jeszcze sporo czytania przede mną, także nie mogę się doczekać, a tymczasem zmykam już do spania. Jezu, jestem najgorsza w reading vlogach, bo zostawiłam was na miesiąc i ostatnio się do was odzywałam miesiąc temu, bo to był jakoś marzec, teraz jest połowa kwietnia, także po prostu super. Ja nie wiem w ogóle, co się stało, ale pomyślałam, że nie będę jakby wyrzucać tego vloga do kosza, tylko kontynuuję go, zwłaszcza, że chcę dzisiaj czytać tą książkę, ponieważ ja jej nie skończyłam jeszcze. Jestem już naprawdę na końcówce, to jest 620 strona. O, tyle mi zostało, także naprawdę niedużo. Więc dzisiaj jakoś pomyślałam, że chciałabym do niej wrócić, bo nie tylko vloga zostawiłam na ten czas, tylko książkę też, bo miałam wtedy takie 2-3 dni, kiedy ją czytałam, potem ją odłożyłam i jakoś od prawie miesiąca nie miałam jakoś na nią, nawet nie tyle co ochoty, co nie wiem, po prostu nie było mi z nią po drodze, także dzisiaj chcę ją skończyć, bo no nie wiem, może ze 150 stron mi zostało, więc to jest malutko. Czy mam coś na swoje usprawiedliwienie? Nie wiem. Wydaje mi się, że chyba ta książka tak bardzo mi się spodobała, że kiedy ją czytałam tam chyba następnego dnia po tym, kiedy wam mówiłam, w sensie, nie wiem, to było miesiąc temu, ale wydaje mi się, że ostatni raz update'owałam wam gdzieś tam wieczorem, kiedy skończyłam czytać i na następny dzień czytałam dużo i chyba jeszcze kolejnego dnia. Jakoś, wiecie, nie myślałam o tym, żeby wam jakoś powiedzieć, co myślę i co czuję, a w sumie żałuję, bo to, ile ja po prostu, jak ja to przeżywałam, jak ja się tą książką jarałam, to po prostu teraz, jak tylko sobie o tym wspominam, to od razu po prostu się jaram. W każdym razie mam tutaj masę znaczników, bo było masę super momentów. I chyba mogę to teraz powiedzieć, że jest to moja ulubiona książka z tej serii. No może tak postawiłabym ją na równi z drugim tomem, który do tej pory był moim ulubionym, a teraz oba te uważam po prostu za równie genialne. Nowy wątek, który tutaj się rozwija, niesamowicie mi się spodobał i znaczy ja tak przeczuwałam, że to będzie coś w moim klimacie i nie zawiodłam się, jest naprawdę super. Jeśli chodzi o też fakt czytania po angielsku, to jakby po czasie już totalnie się przyzwyczaiłam i w ogóle nie odczuwałam tego jakoś za bardzo, że czytam po angielsku. Jedyne co mogę powiedzieć, to tylko nie wiem, czy to jest kwestia tego, że czytam po angielsku, czy ta część jest po prostu lepsza pod tym względem, to są sceny seksu, które
do tej pory, zwłaszcza w drugim tomie, były takie trochę, no nie wiem, cringe'owe, takie... A tutaj są całkiem fajne i nie wiem, czy to... Być może jest to kwestia tego, że czytam to po angielsku i jednak wtedy nie jest to takie dziwne niż jak czytam po polsku, ale też może chodzić o to, że język chyba jest tutaj troszkę inny, w sensie jest dużo więcej przekleństw i takich określeń. Kurde, nie wiem jak to powiedzieć, wiecie, po prostu ja nie jestem w stanie w książce znieść, nie wiem, określeń jak... po prostu czuję taki cringe nawet jak o tym myślę, więc nie będę nam tego mówić tutaj. Ale wiecie, jak w niektórych książkach sceny seksu są opisywane i jakie są znajdowane jakieś ładne słowa na takie różne rzeczy i to jest takie... O, ja już wolę, żeby to po prostu było normalnie po ludzku powiedziane wprost. I tutaj tak jest. Zobaczymy, jak będzie, kiedy to będzie przetłumaczone. Mam nadzieję, że będzie spoko i że tłumaczenie tego nie zepsuje. No ale wtedy przynajmniej będę wiedziała, że tamte poprzednie sceny jakby też nie były winą autorki, tylko tłumaczenia. No ale to się wszystko okaże. Na razie zabieram się za kończenie tego i kurczę, jestem podekscytowana. Trochę się martwię, że jak skończę, to na kolejną część trzeba będzie czekać pewnie, nie wiem ile, ale na pewno jakiś czas, bo to w sumie dopiero co niedawno miało swoją premierę. Ale jakby już mam plan ułożony, że niedługo zrobię sobie reread całej serii tuż przed tym, jak ta część zostanie wydana w Polsce, co będzie chyba w czerwcu. Także chcę sobie po prostu zreadingować wszystkie poprzednie części, żeby w momencie, kiedy ta czwarta wyjdzie, to żebym po prostu miała wszystko na świeżo. Także być może jak to skończę, to... Nawet jeszcze dzisiaj sięgnę i zacznę po prostu od nowa, bo tak się wciągnę w ten świat i w tych bohaterów. Także wszystko się okaże. Nieważne, nie gadam już, nie przedłużam. Idę czytać. Jest ogólnie godzina, bo wam nie powiedziałam, 16:40. Ja skończyłam już pracę na dzisiaj i mam teraz wolny wieczór na czytanie. Także uwaga, niech stanie się światłość. Idę czytać. Nie mam pojęcia, czy uda mi się skracić teraz jakieś sensowne zdanie w ogóle. I nie jest tak późno, jest 23. Myślałam, że jest później. No ale tak, skończyłam. No podobało mi się. I jakby chyba nie ma sensu, żebym więcej o tym mówiła, bo jakby już wystarczająco się nagadałam. Ale tak, podobało mi się... Przez moment pod koniec miałam takie obawy, czy to przypadkiem nie będzie już ostatnia część, bo to jakby tak wszystko się układało, jakby to już był koniec, ale mam nadzieję, że nie. Jakby jest jeszcze kilka otwartych wątków i jakby mam nadzieję, że one będą pociągnięte dalej, bo ja nie potrafię się rozstać po prostu z tymi bohaterami, z tą serią i ja nie chcę się rozstawać, więc mam nadzieję, że będą kolejne części. No, i tak jak myślałam, mam ogromną ochotę czytać od początku. No i tak się zastanawiam, kurczę, 23. Czy chcę zaczynać teraz czytać od początku pierwszą część? Nie wiem, ale... Och, Boże, jak ja to kocham. Dobra, mam zbyt wielką ochotę na to, więc idę czytać i... W ogóle jaka ta część jest malutka i leciutka w porównaniu do tej, po prostu dramat, a ta cieniuteńka, a ma no i tak 500 stron ponad, a wydaje się taka malutka i aż po prostu przyjemnie się ją trzyma, bo tą strasznie ciężko mi się trzymało, a ta bailando. W ogóle jaki styl, spodnie od piżamy, jakieś skarpety.
czas na mały książkowy podsumowujący update. Jeśli chodzi o dwory, to jestem na 388 stronie, także szybciutko mi idzie, zostało mi tyle. No i tak jak wam mówiłam, po prostu będę sobie readingować teraz całą serię, tylko nie aż tak szybko, może trochę zwolnie. No bo tak jak wam mówiłam, chyba chciałam przeczytać to tak, żeby skończyć tuż przed premierą najnowszej części. A do tego jeszcze troszkę zostało, także przeczytam może pierwszą i drugą część, bo jakby je najbardziej lubię, a już z trzecią, która też jest najgrubsza, to tak troszkę się wstrzymam. Oprócz tego w audiobooku słucham Wojny Makowej. Chyba też to wam mówiłam na początku, że zaczęłam. I miałam z tym takie wzloty i upadki. Aktualnie jestem na 6 godzinie i 43 minucie. Zostało mi jeszcze 8, także już można powiedzieć, że prawie połowa. Dalej nie wiem, nie potrafię dalej określić, czy mi się to podoba, czy nie. Powiem tak, że okazało się to być dokładnie takim, jakim bałam się, że to będzie. W sensie chodzi mi o jakby ten klimat takiej walki, takich Chin. Nie są to, wiecie, Chiny, tam jest jakiś wymyślony kraj, no ale jakby czuć taki chiński klimat. I tak na początku mi się podobało, potem mi się przestało podobać, więc odstawiłam na jakiś miesiąc tego audiobooka. Teraz niedawno do niego wróciłam. Przez moment mi się zaczęło znowu podobać i potem znowu przestało. Także nie wiem, czy ja będę tak wracać i zostawiać. Na razie straciłam ochotę na słuchanie tego. Też sobie zaspoilerowałam jedną rzecz, która co prawda jakoś mnie zachęca do czytania, w sensie jakoś tam mnie ciekawi. No ale jak sobie myślę, że jeszcze 8 godzin słuchania czegoś, co tak na wpół mi się podoba, to nie. A jakby gdybym miała książkę fizycznie, to tym bardziej bym się jakby nie zmusiła do czytania jej, jeśli by mi się nie podobała. Także na razie zostawiam i zobaczymy. Może za jakiś czas do tego wrócę. A oprócz tego to słucham jeszcze Wyrwy Wojciecha Chmielarza. Patrzę już, gdzie jestem. O, też na 6 godzinie, tylko tutaj zostały mi już tylko dwie. I to całkiem mi się podoba. To jest taki thriller psychologiczny o facecie, któremu w wypadku ginie żona i on zostaje sam z małymi dziećmi. I ogólnie na początku właśnie jak był ten moment jakby tej żałoby i tego, jak on te dzieci musiał poinformować o tej śmierci, to jak one to przeżyły, to po prostu łamało mi serce i to było bardzo takie smutne. Ale teraz już jakby bardziej zrobił się taki klimat tajemnicy, takiego thrilleru, może kryminału, no bo w tej śmierci tej żony jakby jest jakby pewna tajemnica, bo ona zginęła w wypadku w miejscu, w którym w ogóle nie powinno jej być. No i jest pytanie, co ona tam robiła, do kogo pojechała, z kim się widziała i tak dalej. Ja lubię takie książki w takim klimacie, także mi się podoba. I to tyle z tego, co aktualnie czytam. Teoretycznie jestem też w trakcie Lolity cały czas, od miesiąca jej nie dotknęłam, ale jakby nie mam żadnego dla was update'u, bo no, nic nie przeczytałam. Także to tyle, jeśli chodzi o update i to tyle, jeśli chodzi też o tego vloga. Był on mocno, mocno dworowy, że tak powiem, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Dajcie znać w ogóle, czy lubicie dwory i czy czytaliście. To jest bardzo ważne pytanie, czy lubicie i czytaliście. Bo jeżeli się okaże, że nikt tutaj nie lubi dworów, to w ogóle bez sensu ja tak tyle o tym gadam, ale ja po prostu... dobra, nie będę znowu się rozgadywać na ten sam temat, tylko, no, tak jak mówię, kończę. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia już niedługo, także buziaczki.